Niebawem okaże się, czy w Suwalskiej Oświacie nastąpi rewolucja kadrowa. Ogłoszono aż 10 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Dotychczasowym dyrektorom kilku szkół i przedszkoli kończą się kadencje bądź wygasają okresy powołania. I chociaż nie wszyscy zdradzają swoje plany, większość z pewnością ubiegać się będzie o przedłużenie pracy na stanowiskach kierowniczych. Nie ma przepisów prawnych ograniczających ich sprawowanie. Szanse dotychczasowych szefów wzrastają, gdy do udziału w ogłoszonym konkursie nie zgłosi się żaden kandydat. W gronie osób, które z pewnością będą chciały kontynuować dotychczasową pracę, znajdzie się Andrzej Kaszkiel, dyrektor mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 1 LO. Stanowisko w atmosferze skandalu objął przed 5 laty po Bożenynie Szynkowskiej, która szkołą zarządzała przez 20 lat, a stanowisko opuściła, odchodząc na emeryturę. Decyzja o tym, by zastąpił ją były dyrektor ZS nr 3, nie podobała się nawet niektórym członkom komisji konkursowej. Kandydaci na dyrektorów mogą składać oferty nie tylko w pierwszym LO. Do obsadzenia są dyrektorskie fotele w zespołach szkół nr 6 przy ulicy Sikorskiego, nr 1 przy Noniewicza, a także nr 9 przy Klonowej. Konkursy ogłoszono też dla przedszkoli nr 2 przy Waryńskiego, 3 przy Korczaka, 8 przy Putry. Na nowego dyrektora szanse mają również Suwalski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i poradnia psychologiczna. Logiczno-pedagogiczne.